Witam na kanale Podwójne Dno i dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ ostatnio jest bardzo głośno wokół o co chodzi. A mianowicie chodzi o wielką falę hejtu ze strony wielu raperów w branży, którzy nagle się obudzili i zaczęli krytycznie wypowiadać się na temat przemian w twórczości Janka. Patrol Ziemianka ślicznie leciał bon voyage. Dzisiaj słucham go i myślę, przestał Jarek zacząć pol. W tym odcinku przeanalizujemy tą całą sytuację i spojrzymy na to, jak zmieniła się stylówka o co chodzi. Przesłuchamy stare traki i porównamy je do tych, które wypuszcza współcześnie. Niektórzy pewnie się zapytają, po co ja jeszcze do tego wtrącam. A ja już mam uniwersalną odpowiedź. Mamy wolność słowa. No dobra, cała sytuacja zaczęła się od tego, że młody Jan postanowił odejść od swojego poprzedniego stylu i nagle postanowił zmienić podwórkowy truskul na pęgę z trapu. W taki sposób przynajmniej myślą ci ludzie, którzy go krytykują. To jest to totalna żenada konsumpcyjna, po prostu dno. Okazuje się, że kiedyś tacy raperzy jak Gruby Melski, Bilon oraz Diox mocno uwierzyli w młodego, talentowanego chłopaka, który nawijał w klasycznym stylu. Pomagali mu się wybić, wspierali go na swoich mediach społecznościowych i propsowali jego płytę pod tytułem Slam. Po pierwszym олдскуловому albumie minął rok i o co chodzi postanowił, że nie będzie dalej jechał na tym patencie. Stwierdził, że chce spróbować czegoś nowego i tym samym się rozwijać. Na te możliwości właśnie pozwala bardziej ten nowoczesny gatunek, czyli trap. Kierunek to hotel, napisał do mnie tu sopem. Mówi, że ma nowy numer, słucham czysty ogień. I w tej chwili strażnicy prawdziwego hip-hopu zaczęli narzekać na to, że jak to jest możliwe, że taki koleś się zmienił. Przecież my mu pomagaliśmy, a on zaczął nagrywać rzeczy, na które jest popyt. Jest Janek, o co chodzi, którego my tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam pierwszy raz chyba jeszcze był na jakiejś producenckiej płycie, ściągnęliśmy na legalny album, bo się mega jaraliśmy jego stylową i dla nas to było zajebiste. I oczywiście, jak to na raperów przestało, trzeba nagrać sobie usprawiedliwiający kawałek, aby odpowiedzieć na krytykę. Z jednej strony ból, z drugiej cały świat na dłoni, a nie siedzę w miejscu i właśnie to ich boli, a właśnie to ich boli, ty masz coś, nic, oni, co jest za kurwa. I tutaj właśnie wytłumaczył, że nie zamierza stać w miejscu i chce rozwijać swój styl. A chwilę później nawiązał do Mielskiego. Single, kolejne posty u ciebie na FB. Siedziałem cicho, no bo pamiętałem słowa pewne. W Sopocie mówił, to co robisz jest najlepsze i zawsze będę w ciebie wierzył, polewaj kolejne. No i oczywiście nie zabrakło odpowiedzi w stronę Dioksa, który nie tak dawno zarzucał Otsu kopiowania stylu BDS-a. Słyszałem 4 numery BDS-a, po czym usłyszałem Jano, o co chodzi, usłyszałem dokładnie to samo. Już dla ciebie to nie hip-hop, o co to ksero, fuck you. Przeleciało to szybko, znowu ci coś nie pykło, bratku. Jak było hype, to bym pewnie skręcił, nagrał fit. Dziś jedyne, co możemy skręcić, to jest klip. Wiadomo, że Diox spory czas temu stracił swoje wpływy w grze i między innymi zmienił branżę na robienie klipów dla innych raperów. Więc o to tutaj chodziło. To wszystko mogłoby skończyć całą sprawę, ale swój głos zabrał Tau, znany głównie z tego, że uwielbia uczyć innych, jak trzeba żyć. Siostro, czemu nie szanujesz tyłka? Co w twoich ustach ląduje częściej niż Eucharystia? Nadejdzie dzień, gdy zostaniesz matką. Tym razem też nie odstąpił od swoich tradycji i dołączył się do dyskusji, wymieniając hipokryzję Janka. Każdy wyciąga tylko ręce po pęgę. To twoje słowa polepione wers po wersie. Półtora roku przed nowym kolorem. Chwila, to byłeś ty, czy to był twój brat bliźniak? Oraz poruszył dość poważne oraz fundamentalne rzeczy dotyczące tego, co się teraz dzieje w muzyce i do jakich konsekwencji może dojść. Nie chcę moralizować ani demoralizować, a boli mnie ta nowa moda, która robi z demona idola. Kto na to odpowie? Kto za to odpowie? Wolę dzisiaj niż na ostatecznym sądzie. Oczywiście nie chodzi tu o to, że trap jest zły i nie ma miejsca zmiany w gatunku, a tylko o to, jakie wartości propagandują nowe pokolenie artystów. Richard Milian po roli to zabawki. Większość słuch chce wyglądać jak Barbie. Można jeszcze długo omawiać ten temat, ale tak czy inaczej nie da się nic wywnioskować. Świat, jak i muzyka, nosi w sobie wiele aspektów i każdy ma prawo na swoje zdanie.
nawy traperzy. A teraz przenieśmy się całkowicie do twórczości O Co Chodzi i sprawdzimy, jak zmienił się przekaz w jego trackach przez ten czas. Moje podejście do muzyki i życia zmienia się z każdym dniem, to chyba naturalny etap, więc niech każdy idzie swoją drogą. Staram się wybrać tą najlepszą, dałem moim ludziom słowo. Zero oporu, tu robię co chcę. Widzieli nas na dnie, ale to ja mówię nie. Ja wprowadzam ziomalom tu nowy kolor, hej. To nowy kolor, nowy kolor. Oni tu w miejscu stoją, hej. Bon Voyage to dość głośny numer z albumu Slam. I jak widzimy, Oso dalej przestrzega twierdzenia, że człowiek może zmieniać swoje zdania na dany temat i tym bardziej podejścia do muzyki. Swoją drogą, kluczowy kawałek z płyty 2017 roku w całości jest nasączony klimatem zmian oraz nowości. Wchodzę do kuchni, parzę kawy i czekam na przelew, no bo ktoś tam wisi cash, a mi to nie wisi, jestem w potrzebie. Małe stawki płacą za jebane podziemie. Znowu dostałem ten beat, ej, znowu dostałem ten tweet, ej. Przelew, przelew, klik, przelew, klik. Dzwoni do mnie moja mama, mówi, że widziała klip, hej. Mamo, to grają w TV. Tutaj doskonale widać, jak poprawił się stan finansowy Janka i jakie ma teraz priorytety. Ale przynajmniej sobie nie zdradza i wciąż nawija o kasie. Twoja nowa kurtka musiała być pewnie droga i pewnie między godzinami na zajęciach szukałaś na Allegro, taka jest tylko jedna. No odezwę się na FB, zaproszę cię do Starbucks. Nie, nie potrzebuję escort, muszę pić nowym benzo. Nie, nie, Ford Escort, gonię za tym jak dziecko. Kontroluję sobie cashbox, stworzę markę Lorenzo. Na tym przykładzie widać dość oczywistą zmianę, zarówno w podejściu do ubrań, jak i do relacji z kobietami. Parę lat temu w jakiś tam sposób hejtował mody na droga tiuchy i wywołania zazdrości materialnymi rzeczami, a teraz sam może sobie pozwolić na chwalenie się streetwearem. To co na sobie to koka, nigdy nie pytam o nosa. Nie biorę, nie brałem i zobacz, mam lot jak NASA, chłopak. Cóż, to chyba jest oczywiste, że każdy człowiek, a tym bardziej artysta, który osiąga coraz wyższe wyniki, się zmienia. Faktem jest tylko to, że Miłosz jest dobrym raperem, który kiedyś dobrze się pokazał na klasycznych bitach, a teraz jest w stanie pokazać odpowiedni poziom w nowej stylówce. Bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego zmiana jest jak najbardziej na miejscu, a robienia wciąż tego samego w życiu prowadzi do rutyny. Dlatego jedyną rzeczą stałą w życiu jest zmiana. Oczywiście, jak w swoim tracku zaznaczył Tao, w większym stopniu liczą się tylko wartości, które twórca zakłada w swój tekst. Ale to już jest kwestia gustu i nikt nie może decydować, co jest dobre, a co złe. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Zapraszam także sprawdzić poprzednie odcinki na tym kanale. Historia powstawania fitu Young Iggy i Pei, czy tam o francuskim raperze, który ma polskie korzenie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach. Mogą mówić, co chcą tu o mnie. Mogą myśleć, co chcą o mnie. Ale nie, nie zapomną o mnie. Nie kumają, co jest wavy. Ja wybieram nowe ścieżki i odkrywam nowe dźwięki.